Witajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu we czwartek 27 czerwca, godzina 12:30, czyli mamy praktycznie samo południe, wietrzny dzionek, ale bardzo gorący. Gdyby nie ten wiaterek, to byłaby parówa. Wiatr, widzę, wieje z południowego wschodu. Południowego wschodu, czyli to wskazywałoby na to, że ten deszcz, który pokazywałem Wam na mapce, zdjęcie z radaru wczorajsze, że na dzisiaj spodziewane przepraszam, że na dzisiaj są spodziewane jakieś burze między 17 a 19. Raczej się chyba nie potwierdzi. Na razie żadnych chmurek tu nie widać, tylko obłoki, błękitne niebo. Z rana troszeczkę popracowałem, a teraz słuchajcie, siedzę w cieniu, odpoczywam, wyczekuję powrotu majsterka, który z Patrycją wraca w sobotę, czyli pojutrze, późnym popołudniem powinni być już na miejscu w domu. I zabieramy się za kombajn majsterka. Szwagier robi podłogę zbiornika. Te blachurki będą zrobione. Obiecał mi, że do przyszłego wtorku wszystko będzie zrobione. Także w przyszłym tygodniu, myślę, że to do niedzieli, kolejnej niedzieli, zostanie już skręcone. Będziemy sprawdzać, jak to wszystko będzie pracować. Pójdą stare cepy poprostowane, założymy to na razie tak jak miałem poznaczone, pójdzie w to samo miejsce. Klepisko zostanie to co jest, być może tam coś poklepię, po te druciki powbijam, gdzie jakieś będą szczeliny. I na razie nie inwestujemy w ten kombajn, zobaczymy, jeżeli to wszystko będzie chodzić, przechodzi ten sezon, wtedy w przyszłym roku być może zdecydujemy się na jakiś taki powrót do tematu. Jeżeli ten kombajn będzie nie domłacał, będzie zostawiał ziarniaki w kłosach, być może jeszcze raz zdemontujemy to wszystko. Nie jest to aż tak strasznie i zainwestuje majsterek. To już jest jego decyzja. W klepisko po regeneracji, które przypomnę Wam, że gdy sprawdzał, kosztuje 1800 zł po regeneracji i 5600 zł nowe klepisko. Cepy to jest koszt wszystkich kompletu 8 cepów, to jest koszt 1000 zł. Nie są to jakieś poważne sumy, ale w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie wygenerować tych pieniędzy i nie będziemy inwestować w kombajn, który nie wiemy, jak będzie się sprawował. Trzeba to poskładać tak, jak jest na tych starych podzespołach, uruchomić, troszeczkę tym pokosić i wtedy zobaczymy się i wówczas zobaczymy, jak to wszystko pracuje, zachowuje się podczas koszenia i będziemy miał majsterek 10 miesięcy wtedy na przemyślenia i ewentualnie podjęcie decyzji, czy wracamy do tematu w przyszłym roku. Dobra, a dzisiaj słuchajcie, tutaj na termometrze mamy wartości bez mała, już jest 30 stopni. Też nie mogę ostrości złapać. 30 stopni, wilgotność spada już poniżej takiej przyjemnej wilgotności, która mieści się w wartościach 40-70%. Spadamy już praktycznie do, schodzimy poniżej 40%. Na niebieskie wchodzi, to już są te wartości takie ekstremalne dla roślin. Wilgotność, powietrze bardzo suche. Jeżeli ta pogoda się utrzyma, jeżeli nie będzie przepadywał deszcz, ale coś tam już tu słyszę, czytam, że w przyszłym tygodniu ma się ochłodzić, wartości mają wrócić do 20,
dwudziestu paru stopni i możliwe jakieś niewielkie przelotne opady deszczu, także myślę, że ten czas do żniw wydłuży nam się do 20, przynajmniej do połowy lipca. Także myślę, że 3 tygodnie jeszcze mamy do żniw, gdy zboże dojrzeje, a wówczas kwestia tylko, aby była pogoda, zboże było odpowiedniej wilgotności i będziemy zaczynać, myślę, po 20 żniwa. To powiem i przypomnę, że w ubiegłym roku też było to podobnie. 25 można było już wjeżdżać, kosić, ale było, nastąpiło jakieś załamanie pogody, chyba 10 dni, także pierwszy pod nóż poleciał w ubiegłym roku, słuchajcie, rzepak. Był to 9 sierpnia, wilgotny, pamiętam, jak dziś, 12-13%. Pierwsze odstawy rzepaku z potrąceniami. Tam wówczas mi pisaliście, że na tym się nie traci, bo jest waga lepsza. No, przyznaję rację. Lepiej taki 10-11% skosić, aniżeli między 5-6%, bo wtedy mamy wówczas straty i w ziarnie, bo to mieli więcej tych strat jest w ziarnie, a także na wadze. Widzę, że majsterek dzwoni, odbierzemy. Halo, halo. No i co tam robicie? W cieniu siedzę teraz. Teraz u nas jest gorąco, nie da się pracować. Nie będę chodził po słońcu. Króliki teraz nakarmiłem, wody nalałem. Muszę im zielonego urwać. Troszeczkę sobie przed schodami poczyściłem tutaj. Te zielsko powyrywałem z rana. I siedzę. Teraz siedzę, czytam, piszę. Notatki sobie w kalendarzu robię. Pod wiatą jestem. Wodę piję, film nagrywam. Także będziesz na odcinku, możesz widzów pozdrowić. Tak, pozdrawiam widzów. Patrycja też pozdrawia. Skąd dzisiaj? Skąd pozdrawiacie? Skąd pozdrawiamy, Patrycja? Z Karpatki. Karpatka? Tak, z Karpatki, no. Jak to ciasto. Karpatka, właśnie miałem mówić, to ciasto. Got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. No to tak jak tu też teraz nabiło, no ale już tu słońce zaczyna, no jeszcze nie ma słońca na supie, jest 30 też na termometrze. Wiaterek wieje, niby miały być burze dzisiaj, ale już teraz nie pokazuje. Nie, no pokazuje na strzeczone. Pokazuje, ja sprawdzałem na radarze wczoraj, to nawet na filmie wstawiałem zdjęcie, że ma być burza. Chyba o 18. O 18. No a dzisiaj... O 17 burza ma być. No, na dzisiejszym odcinku tam wstawiałem zdjęcie z radaru, a dzisiaj jak patrzę, to już tam... No i jutro, 20 mm nawet na metr kwadratowy. I były ostrzeżenia, alerty, ale nie u nas. Aha. W naszym województwie nie były. Tam nie wiem, czy nie, czy tam bliżej was gdzieś nie są alerty. Nie dostaliście nic? Nie, na razie nie. Na sobotę to tu ma być ten... Jak będziemy wracali już, to musimy, może z rana będziemy musieli wystartować, bo wiatry do 70 km na godzinę. Aha, no może... Się mogę być kiepsko jechało, jak wiesz. To wyjechać sobie prędzej, zobaczyć. No. Jutro zadecydować, jakby miała być taka pogoda licha, to lepiej
wyjechać sobie 2 godziny szybciej, żeby przejechać tamte. No to tylko tutaj, a później już patrzyłem co dalej, to już tam nie będzie tak biało, a u nas no to już w ogóle. No, odjechać ze 100-200 kilometrów szybciej. Znaczy w kółko kręcimy, Patrycja szlaku szuka. A, zginęliście? Nie, no Patrycja na tym, na GPS-ie nas prowadzi. Aha. No. I co tam wujek, już tam coś wytworzył? Nie, no wczoraj byłem u niego, mówiłem ci, jak dzwoniłeś, nie? No. Mówi, że do wtorku zrobi, że będzie się brał. Może dziś, dzisiaj może będzie się brał tam. No. No trzeba kątowniki znaleźć. U Barszcza byłem, na Złomowcu nie ma kątowników. Tą blachę po prostu z dwóch stron trzeba poszerzyć, bo 2 cm, 20 mm jest chyba za wąska, nie? No. I trzeba wtedy dać kątowniczki, to się rozsunie ją na kątowniczku po centymetrze na stronę i wygnie, tylko to musi być taki delikatny kątownik. I wtedy to już jak będzie wygięte, to tym, na tym rozsunie, połapie, pospawa i będzie to do przykręcenia te boki kątownika, nie? Aha, no to wtedy, to dobrze. No i byłem na Złomowcu w zeszłym tygodniu, ale nic nie było. Aha. I tak, samochody jeżdżą, słuchajcie, z majsterkiem się rozmówiłem, majsterek wraca z Patrycją, w sobotę rano wyjeżdżają z Karpacza, także po południu będą już na miejscu i wtedy od poniedziałku zaczynamy działać przy kombajnie, także wrócą odcinki z prac przy kombajnie, a tutaj słuchajcie, przeglądam sobie artykuły. I znalazłem artykuł, jak tu widzicie, w tytule, że rząd Danii, pierwszy na świecie, zdecydował się na wprowadzenie podatku od emisji dwutlenku węgla w sektorze rolnym. Coś takiego. I tutaj przejrzałem to, przeczytałem ten artykuł. Ciekawa rzecz. Kolejne czekają nas podatki, obostrzenia, jednak dalej, że te zwierzęta nasze gospodarskie, szczególnie krowy, wydzielają te gazy cieplarniane, metan, dwutlenek węgla i będziemy musieli, chcąc hodować nasze zwierzęta w gospodarstwach, uiścić będzie trzeba opłaty. Miałaby ruszyć, obowiązywać od 2030 roku. Przez pierwszych 5 lat byłoby 40 euro za 1 tonę emisji dwutlenku węgla pochodzącej właśnie z hodowli zwierząt w naszych gospodarstwach. No i tak według tego przelicznika, że krowa rocznie emituje 5,6 tony ekwiwalentu CO2, no to mnożymy to razy 40, to wychodzi 225 euro. Przez pierwszych 5 lat do 35 roku byłaby tam jakaś ta zniżka, chyba tylko byłoby to 40 euro, z tego co doczytałem, a po 5 latach, tutaj chyba, o tutaj macie 5,6 tony ekwiwalentu CO2 wraz z ulgą podatkową od 2035 roku. Czekajcie, co tu teraz się zrobiło? Coś mi się włączyło inszego. O, zobaczcie. Wraz z ulgą podatkową od 2035 roku hodowcy będą płacić w
przeliczeniu na euro macie 225 euro, czyli 1000 zł od jednej krowy podatku za ekwiwalent emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Coś pięknego, słuchajcie. Coś pięknego. Tutaj dalej doczytałem, że to o, macie Concito duński think tank Concito. Nie wiem, jak to się czyta, nie jestem anglistą, nie wiem, jak to należy czytać, ale sprawdziłem, że ta organizacja to jest komitet, bo całym pomysłodawcą tego projektu jest duński komitet doradczy z założenia o charakterze organizacji zajmującej się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. I takie organizacje, to tłumacząc na polski, ten think tank Concito, to znaczy zbiornik myśli. Jest to chyba zbiornik myśli i ludzie nie mają co robić, nie chce im się pracować. Takie jest moje, słuchajcie, spostrzeżenie. To po prostu wymyślają sobie różne organizacje, które będą działać pod szczytnym celem ratowania naszej planety. I będą nam wymyślać coraz to nowsze formy podatków, czyli będziemy płacić tak naprawdę za nic. Tak naprawdę za nic. Wprowadzane są takie podatki, jakich kilkadziesiąt lat temu nasi ojcowie, im się nie śniło, i dzisiaj, gdyby tu usiedli przy stole, zaczęlibyśmy opowiadać tym, którzy swoje życie zakończyli, których nie ma już z nami 20, 30 lat, 40 lat, by z grobu powstali, to ja mówię, że gdyby tu usiedli z nami teraz przy ławce, przy tym stole, przy piwku, czy przy młodych ziemniakach okraszonych cebulką, boczkiem z własnej świnki uhodowanej w gospodarstwie i maślanki z mleka od swoich krów, gdybyśmy to im zaczęli tłumaczyć i o tym rozmawiać, to nie wiedzieliby w ogóle, o czym mówimy, i by myśleli, że jakieś żarty sobie z nich robimy, bo to, co teraz się dzieje i co próbują nam globaliści narzucić, to jest jeden wielki blef, to jest jedna wielka ściema, to jest jedno wielkie nieporozumienie, z którym nie możemy się godzić. To wszystko to jest lewactwo i z tym trzeba walczyć. Cóż, 7 minut tam pogadałem z wami. Myślę, że gorąco. Ja dziś nic wiele nie będę robił. Pójdę teraz króliczką narwać zielonego. Leję im wody do karmników. Wsypię paszy. Do poidełek naleję wody. I będę dalej odpoczywał, a może wieczorem gdzieś wybiorę się na przejażdżkę rowerową. Także co, żegnam się z wami bardzo gorąco i serdecznie. Chciałbym was zachęcić jeszcze do komentowania. Odnieście się do tych spraw, które wam przed chwilą przedstawiłem. Prawie 100 euro za krowę. Dania wprowadza podatek, jakiego jeszcze nie było. Macie artykuł 26 czerwiec 2024, 17:43, czyli artykuł całkiem świeży sprzed kilkunastu godzin. Zachęcam was do komentowania i piszcie, co wy sądzicie w tym temacie, w temacie tych absurdalnych przepisów i obostrzeń, które mają nas za chwilę dotknąć, które nas już bardzo bolą po kieszeni i będą nam nakładane coraz to kolejne. Musimy po prostu coś zrobić, żeby tych wszystkich lewaków
przywrócić, postawić do pionu i po prostu musielibyśmy zadziałać chyba ich bronią, zacząć rozliczać ich z tego, jaki ślad oni pozostawiają, podróżując, jeżdżąc po świecie, robiąc to, czego robić nie muszą i zostawiając właśnie w ten sposób ślad węglowy. Także trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.